Cześć, witajcie w Poligon TV. Dawno nie byliśmy na miasteczku studenckim AGH w Krakowie, także dzisiaj pora nadrobić zaległości. Zobaczymy co tam, a żeby jeszcze nie było, to jest dzisiaj 2 listopada 2023. Godzina, nie wiem, 10, 11 wieczór, także no, zobaczcie po czołówce jak tam na miasteczku. Hej! The Bluetooth device is ready to... Poligon TV. Zostawcie subskrypcję i łapkujcie vloga kanału. Dobry wieczór, witamy w Poligon TV. A dzisiaj nasz zatrważający reportaż z miasteczka studenckiego AGH w Krakowie. Dnia 2 listopada, godzina wieczorna. Także proszę zobaczyć co tu się dzieje i idziemy z kamerą do ludzi, którzy tu przebywają. Zostańcie z nami. Siema. Co tu robicie dzisiaj? Będziemy grać we flanki. We flanki? Tak. A jakaś liga dzisiaj jest, czy tak po prostu sami ze sobą będziecie grać? Sami ze sobą. Ze znajomymi? Aha, fajnie. Czyli czekacie aż się... A nie, boisko nawet jest wolne, nikt nie gra. To jest nasze, jak tu będziemy grać. Czyli trenujecie dopiero przed rozgrywką, tak? To znaczy? No trenujecie dopiero przy piwa, żeby ten... Właśnie nie wiem, pytam się kolegi tutaj. Czy to jest tak, że po prostu sobie gramy for fun, nie? Nie ma żadnych zawodów, nic ten, pogramy sobie dla siebie, żeby szybko się napęgolić, nie? A, na tej zasadzie? Tak. Dobra. Kto szybciej wyzeruje, ten jest, wiesz, top 1. Wiesz, jest szacunek na dzielnicy, jak wyzerujesz piwo dość szybko. To pierwsze, nie ukrywajmy tego. Okej, dobra. Jest szacunek. Ja nigdy nie mieszkałem na miasteczku, to nie wiem takich rzeczy. My też nie mieszkamy, także wiesz. A, wy wszyscy tutaj przyjezdni, tak? Aha. A, dobra. No to dziękuję bardzo. Chodźmy, nie? Dawaj. Zaraz, no. Dobra, dawaj. Masz ten? Wszystko jest. Dzień dobry, jak się tu znalazłeś? Przyjechałem autobusem, nie wiem jaką linią. A skąd pochodzisz w takim razie? Jestem z Różowa. Jak jeszcze raz? Z Różowa. Różowa? Z Różowa. Z Różowa? Z Różowa. Gdzie to jest? Jeszcze dalej. Wow. Trochę daleko jest, ale dałem radę jakoś. Okej, i dojechałeś stąd autobusem, tak? Tak. Tak? Tutaj na miasteczko akurat. 3 godziny jechałem. Aha. Ale długo. Mieliśmy 14 przesiadek. 14 aż? Tak. Aha. Bo mieliśmy pociągiem jechać, ale była linia zastępcza. Tak. Jeszcze jakieś pytanie do mnie? Nie wiem, dlaczego przyjechałeś akurat tutaj? Tyle czasu spędziłeś, żeby tu przyjechać? Bo tu się... Warto? Słyszałem, że tutaj się lepiej piwo pije niż wszędzie indziej. Aha. Czyli myślisz, że warto? Myślę, że racjonalnie, opcjonalnie. A próbowałeś już pić piwo tutaj dzisiaj? Tak, wypiłem jedno. I smakowało ci faktycznie bardziej niż w twoim miejscowości? Myślę, że ludzie, którzy mi to mówili, to są mitomani. Aha, Myślę, że nie. Myślę, że to jest fałszywa informacja, ale jest spoko nawet. Fajnie jest, tak? Mhm, nawet spoko. Dobra. Jak później z powrotem u ciebie? Oj, nie wiem. Będzie ciężko. Aha, czyli bez planów jeszcze. Będę spać na ławce najwyżej. Dobra, rozumiem. No to powodzenia w takim razie. Dziękuję bardzo. A możemy grabę zbić? Tak, jak najbardziej. Trzymaj się, miłego. Co? Na temat film kręcimy, nie? Aha, to dziękuję. Ona coś powie, na pewno. Chcecie się wypowiedzieć? Jak się bawicie dzisiaj? Jak się bawić? Dawaj, szybko. Po francusku powiedz. Po francusku? Ale co powiedz? A ja się ciebie pytam, czy się bawisz dobrze, a ty mówisz oui, oui. Ale gdzie to będzie? W internecie. Poligon TV. Pierwszy rocznik. Oui, oui. Oui, oui? Dobra, merci beaucoup. Cześć. Tam jest kamera. Tam ta kamera cię bierze. Cześć, jak się bawisz dzisiaj? Bardzo dobrze. Aha. Skąd tu przyjechałeś dzisiaj do nas? Z Niepołomic. Z Niepołomic? Tak. I mieszkasz też w Niepołomicach na co dzień? Tak. I przyjechałeś specjalnie tutaj, bo... co? Studencki czwartek, tak? No bo znajomi mnie namówili. Tak? No. Kurczę, fajnie. No. Czyli zrzesza to ludzi nie tylko, co mieszkają tutaj w akademikach studentów, tak? Tak, tak, jesteś. O, ciekawa sprawa. I co, zostajesz, nocujesz u znajomych, czy jak później? Nie, wracam do domu zaraz, nie. To Niepołomic jest właśnie? Tak. Aha, o, ciekawie. No to fajnie. No to świetnie. To powodzenia życzę i miłego imprezowania. Dzięki, wielkie. Gdzie to Poligon? Poligon TV. Poligon TV? Tak, na YouTube. Dzięki wielkie. Wow. Miłego. Również, cześć. Cześć. Czemu nie gracie we flanki? Graliśmy już. Graliście? Tak. I kto wygrał? Moja drużyna zabierzała. A ty wygrałeś? Czy no pewnie, że wygraliśmy. No jako drużyna tak, to wiadomo, ale ty jak się upasowałeś, jakbyś ocenił? Który tam? Nie byłem tak. Pierwszy wyklałeś, czy na końcu byłeś? Drugi wypiłem piwo. Drugi wypiłeś? Drugi wypiłem. Szybki jesteś. To nie, to tylko to pytanie. Nie, pierwszy kolega wypił po, tak jakbym powiedział po... nie wiem, tak, po trzech rundach wypił, tak jakby. Tak, wygrałem, o co chodzi? Wygrałeś we flanki. Tak, wygrałem. Nasza drużyna. I co, będziecie jeszcze grać dzisiaj, czy nie? Oczywiście, że mieliśmy plan taki. Tam jest taka drużyna przy tym zielonym świecidełku. Nie wiem, ale mówili, że też będą chcieli grać we flanki. No to zapraszamy. Zapraszamy na plac. Zróbcie ligę flanków. Kiedyś było takie coś. Zapraszamy na plac. Tak? To do kamery powiem, zapraszamy wszystkich. Zapraszamy wszystkich. Zapraszam wszystkich na plac koszykarski. Na flanki. Jak ktoś mnie przepije, to daję mu 100. Proste słowa, dobra. I tym pozytywnym akcentem back to the studio. Back to the studio. Dzięki, mordeczki. Dzięki, dzięki. Miłego, cześć. Chcecie zagadać do kamery? A jakiej kamery? Co tu filmujemy? Tej. A jaki to jest dokument? To jest na YouTube'a. Poligon TV. Wojtek, weźcie. Nie słyszeliście jeszcze o Poligon TV? Nie, jego się spytajcie. To chodźcie tu. Chodźcie, dawajcie. A jakie jest pytanie? Jak się bawicie na tej imprezie na miasteczku? Mało ludzi, wszyscy pojechali na święta. Jak było więcej ludzi, to było więcej grobów tutaj dookoła, mi się wydaje. Alkoholu wystarczająco, pomimo braku ludzi. To nic nie przejmuje mi się. Aha. No mało ludzi, no. Normalnie jest większa frekwencja. No szkoda, że tak mało ludzi, no ale no fajnie się bawi. Na co dzień w czwartek jest minimum 5 razy więcej ludzi. Nie przejmujemy się tym, bo mieszkamy daleko, ale to nie jest przeszkoda w tym ogólnym. A czyli też nie dojechaliście, nie mieszkacie na miasteczku, tylko dojechaliście skądś tam? Ja mieszkam, on dojechał. Ja jestem z Gdańska ogólnie. Z Gdańska w ogóle? Tak, wow. Kupił, więc nie opłaca mi się wrócić do domu. Dom pod Krakowem w Śródnikach Górnych. Ja nie wiem, co mu odbiło, ale... Stwierdził, że woli domek na wsi niż tutaj w mieście. Lepsze powietrze, nie? O, nawet tam mieszka, nawet tam nie mieszka. Znaczy mieszka prawie. Raz pod dzierżawę. Kupił sobie 2 jorki i się z nimi bawi, no. Mieszkał w historia. Intrygująca. No intrygująca. Nie przejmuje się tym, że jest mało ludzi, dużo fanów tutaj ogląda. Aha, ale to nic, bo jest dużo osób, którzy piją alkohol, tak jak ja i oni. Ale to jest najważniejsze. Tak jest, pan kameraman pokazał. Dobrze jest, dobrze chłopaki robią. Czyli najważniejsze pić alkohol i o to chodzi w życiu. Tak, jest na co dzień sportowcy oczywiście zrobię. Jak najbardziej, jak najbardziej. Siłownia 5 razy w tygodniu? Nie no, co ty. My tu jesteśmy w pracy, dziennikarze, nie? Kręcimy reportaż z miasteczka. Ja jestem na etacie na studiu. Wydaje, że studiuję. No można i tak, można i tak. Dobra, no to dziękujemy wam bardzo. Dzięki. Miłego. Tak jest, trzymajcie się. A jaki kanał? Poligon TV. Poligon TV. Tak. Dawaj w prawo, tu chcieli chyba go wyjść. A! Siema, bo wy staliście i się patrzyliście, jak pracujemy tutaj. Sorry? Do it in English? Yeah, sure, why not? Okay, I can speak Polish, but I can speak English too, so let's do it. Hi, how are you doing on miasteczko here tonight? Very, very good. Are you here first time? Yes. First time in Poland. First time in Poland? Yeah. And you visited miasteczko? Really? Yeah. Where do you come from to see this beautiful sight? From Australia? Yeah! Right here? Okay. From Sydney! That was unexpected. Yeah, there we go! So. But why Poland and why Kraków and why This exact place, yeah. Because my friend is Polish. Okay, and this is Polish. My other friend. Okay. She is from Wrocław. Wrocław, okay. Yes, so I'm visiting. Okay, and how did you meet each other? In Madrid. We did Madrid? Erasmus. Oh, yeah, sure. Erasmus. Mm-hmm. Yeah. Where are you from? I'm from Poland, actually. Where? Obviously Żywiec, but I live in Kraków now. Where? Oh, whatever, you can pronounce it anyway. No? So, yeah. I can't say okay? Thank you so much. Of course, as every foreigner. I can also say Dzień Dobra. Oh, perfect, perfect, almost perfect. Yeah, and I can sing a song for you. Come on, in Polish? In Polish? Go on, do it. Now you have to do it. Come on. I need my team with me. Go. There's the mic. International, intercontinental bias. Okay. You like it? Perfect, perfect. Thank you. Yeah. Okay, thanks a bunch. Thank you. Have a good night. I will be on Polish TikTok, right? Not TikTok, come on, YouTube. What are you doing? YouTube. Yeah, YouTube. Where can we find you? Yeah, Polish YouTube, and the channel is it's called Poligon TV. Poligon TV. And you do like street interviews or like what? Sorry? Like street interviews or? Yeah, there's everything that we're interested in. So today we're here, and the other day we're doing pets reviews. Can I interview you? Hi, sure. What's your name? Lechu, hi. My name is Lechu. Why are you here today? Because I'm doing interviews with people, with random people. What do you hope to get? Many views, many views. Many views? Yeah. And many likes and comments. Everybody should like and subscribe and always watch this channel because it's the best channel. The bell button, click the bell button. The bell button so you get notification of this face. Yay! There you go, lovely trip. Thank you. Nice meeting you. Hopefully you get subscribers now. Yeah, thanks. Counting on you. I will subscribe for you. Yeah. Poly TV. Cześć, nie robicie nic nielegalnego? Nie. Dobra, spoko. Co tu dzisiaj robicie? Nudzimy się. Nie mamy żadnych planów. Nie macie komputera w domu albo coś? Ja na deskorolce jeżdżę. Na deskorolce jeżdżesz? Gdzie? Nie ma tutaj. No to dlatego się nudzicie, byście wzięli deskorolki, byście pojeździli trochę. Ja skręconą kontuzję i jeszcze, jeszcze 2 tygodnie mniej więcej i siłownia. A co robiłeś? Skręciłeś na deskorolce pewnie jeżdżąc? No, na deskorolce. A w kasku chociaż? Nie, no kask to ruchy ogranicza. Okay. Widoczność pogarsza. Widoczność pogarsza, tak. Dokładnie. Czyli na pełnej jeździcie sobie. Na pełnej, dokładnie. Park Jordana. No my tutaj już wiele lat jeździmy. Parku Jordana? Park Jordana, to jest nasz drugi dom. O, wbiję tam kiedyś, pokręcimy, nie? No, ostatnio był taki też jeden youtuber. No, był Robert Rubała, zawodnik MMA, czy tam KSW. Tak, bokser. No. Bokser? Tak, przyszedł z tarczą i się z nim nawalaliśmy, bo próbował tam na desce pojeździć, później my mu pokazali. Ale w tym Parku Jordana, czy to? Tak, tak, w Parku Jordana. Co ty gadasz? Kiedyś Friz jeszcze przyjechał ze swoją ekipką, ale nasz kolega nas ich wyjechał. I po 5 minutach kończyli odcinek. O Jezus, mam nadzieję, że zapamiętacie tą twarz jak coś. Nie, zapamiętamy, wszystko git. Ci powiem, dokończę o co tam chodziło z tym Frizem, bo to jest śmieszna historia. Jakoś 3 lata temu Friz wrzucił taki odcinek, że vlogi robił. No. Była sytuacja, że coś tam z ekipą przyszedł na wrotki do Parku Jordana, ale mieli takiego kamerzystę, który każdemu... browary kupował w gimnazjum, tak byłem, no. Który każdemu się podkuka. I mamy takiego znajomego, którego to wkurzył. I tak powiedział, dobra, wam za chwilę jak nie... No i nagle była przerwa w tym, co nagrywali i powiedzieli, no więc dobra, postanowiliśmy zmienić lokalizację. Pojechali na inny skatepark. No to nieźle faktycznie. Co wy nagrywacie? Jakiś kanał na YouTube? Tak, Poligon TV. Poligon TV, dobra, to zaobserwuję normalnie. Zapraszam, nie wiem kiedy. Dzisiaj może jeszcze się nam uda zrobić, także... Tak? No. To szybki montaż. Zobaczymy jak nam pójdzie. Jak Robert przyjdzie, to ja 2 tygodnie czekam. Trzymajcie się. Dobrego. Cześć. Jak się bawicie dzisiaj? Świetnie. Jesteście pierwszy raz na miasteczku? Oj, nie. Nie? A mieszkasz tu? No, na miasteczku nie, ale blisko. Blisko miasteczka. Tak, tak. A dojeżdżasz autobusem, czy na nogach musisz chodzić? Na nogach. Na nogach? Czyli blisko faktycznie. No blisko. Tu w okolicy samej. A studujesz jeszcze, czy tak po prostu? No, tylko obroić magisterkę i koniec. Aha. I co, zamierzasz się przeprowadzać, czy zostaniesz w tej okolicy jednak? Zostanę. Dalej będziesz odwiedzał miasteczko? No, oczywiście, że tak. Bardzo dobrze. I co, ekipę dalej będziesz trzymał ze studiów swoją? No chyba będę trzymał te zwierzęta. A, ci tutaj, to spotkanie studenckie jeszcze, chwilę tak, przed obroną. Kiedy obrona właśnie? Jeszcze nie wiem, nie śpieszy mi się. Aha, czyli masz jeszcze rok na napisanie pracy, czy coś w tym stylu? Nie, nie, już napisana, tylko jeszcze termin. Aha, ale to już w najbliższej przyszłości taki termin, tak? Aha, tak, to, tak. A nie, to spoko, spoko. No to dobrze, dobrze, dziękuję. To dzięki. W takim razie, trzymajcie się. Tak. No albo tak, dobra. Cześć, jak tam impreza na miasteczku? Co? Dzisiaj jakaś zamuła jest, nie? Mało osób. No. Woliłbyś, żeby więcej było ludzi. No, żeby było więcej. Tryb z ciebie taki imprezowicza? Nie, nie. Tylko na sportowo. Tylko na sportowo. Tak jest. Czyli autem przyjechałeś, czy? Autem. A skąd? Nie chcą chyba być filmowani twoi koledzy. Oni właśnie chcieli mówić. Ale to do kroniki policyjnej chyba w takim wzięku. To mogą być ciekawe pytania. A ty chcesz kolegę się powiedzieć? Tak, a jakie pytania? Mieszkasz na miasteczku? Nie mieszkam na miasteczku. To co tu robisz? Skąd przybyłeś do nas? Ze znajomymi przyszedłem. A mieszkasz tak w Krakowie, czy przyjechałeś skądś? Tak, mieszkam niedaleko Krakowa. Aha. W sensie jakby, znaczy, mieszkam niedaleko miasteczka studenckiego. Jakby przychodzę tutaj co czwartek. Aha, co czwartek w ogóle. A przechodzisz na nogach, czy jeździsz czymś? Głównie przychodzę na pętlecie kącik, podjeżdżam na przystanek i mam stąd. No to rzeczywiście masz blisko. Tak, fajnie. Tak. Myślisz, żeby dla sportu właśnie iść cały dystans? Czasami tak, ale często się spotykamy właśnie tak na styk, bo lubię się spóźniać, więc zazwyczaj szukam tego autobusu po prostu, nie? Więc jakby to jest taka najbardziej optymalna opcja, żeby dojechać tutaj. Dobrze, a jak robisz? Wracasz później do domu, czy zostajesz u kogoś tutaj na kwaterze? Nie, raczej wracam do domu. W sensie to jest taka godzina pierwsza, druga zazwyczaj, więc zostaję po prostu u siebie na mieszkaniu. A idziesz z buta, czy Uberem jedziesz? Czy nocnym na przykład? Z Uberem jest taki problem, że jednak mimo wszystko jak jest tutaj więcej osób, to z tym Uberem może być ciężko, ale staram się nocnymi wracać, a jak nie, to po prostu zawsze wracam, jak jest okazja, na nogach, bo to też nie jest daleko, 15 minut na nogach, także jakby to... Zdrowo się przejść, przewietrzyć. Tak, tak, wiadomo. No. Lepiej się śpi wtedy też. Tak, no jak jest jakaś dobra pogoda i nie pada, to z chęcią się przejdę, ale no teraz jest trochę ciężko z tym, więc no wiadomo, że... No. Jak się trafi. Jak się trafi, dokładnie tak. Dobrze, wspaniale. No to dziękuję ci bardzo i miłej zabawy. Dzięki. Co? Poligon TV na YouTubie. Nieźle, sorry. O, miłego, miłego. Atak na reportera, uwaga. Atak na reportera, proszę państwa, wolne media są atakowane. To ci chyba grają, co gadaliśmy z nimi wcześniej. To jest epic team. Tak, tak, tak. A gotowi wszyscy? Już! 3, 2, 1! Tak! Chodź, bo ochrona już tam łazi. Dobra. A, czekaj. The Bluetooth device is ready to pair. No i to już tyle, jeśli chodzi o wydarzenia na miasteczku. Czwartek studencki 2 listopada, tak jest dzisiaj? Bo już zaczyna chodzić ochrona i wygania ludzi, także my się szybko schroniliśmy przed ochroną, żeby nagrać tylko tyle i idziemy do domu, bo trzeba spać i w ogóle. Do pracy trzeba iść. Do pracy trzeba iść przede wszystkim, tak. No. Także dziękujemy i do zobaczenia kiedyś tam, cześć. Cały czas jest nagrywane, także będziecie na materiale, jak tu będziecie stać. Szybciej. Ale... Dobra. No to lecimy, no. Cześć, dzięki za obejrzenie, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Jeśli chcecie uczestniczyć w tworzeniu treści na kanał, możecie wysyłać nam zdjęcia zwierząt na konkurs zwierzęcy. Wszystkie linki są w opisie, możecie wysłać nam na maila poligon.tiwi@gmail.com. Możecie nam wysłać na Instagramie #PoligonTV oraz możecie nam wysłać na Facebooku i wysyłajcie zdjęcia zwierząt. I rozwiązanie następnego konkursu będzie wtedy, ponieważ robimy to zawsze w pierwszy weekend każdego miesiąca. Także macie czas do wtedy. Cześć! Cześć.